Witajcie, witajcie, to znowu ja, Goral Graj. Witam was w Punch Club 2 demo. Zobaczymy, czym ta gra się różni od jedynki. Zobaczymy przede wszystkim, czy są jakieś nowe mechaniki, jakieś, nie wiem, inne wyjścia, inne struktury, jak zmienia się świat. Już na pierwszy rzut oka widać fajną grafikę z tymi blokami tam z tyłu. Zobaczmy, z czym to się je. Czy z zimniokami, czy z frytkami, czy z ryżem, a może kluski śląskie, a może makaron. Taki żarcik. Proszę wybrać poziom trudności gry. W związku z tym, że rzuca graczowi umiarkowane wyzwanie, jest to zalecane, jeśli ma niewielkie doświadczenie w grach zarządzonych. Trudność gry pierwotnie wymyślona przez twórców jest to zalecane, jeśli znasz gry zarządzania. Skoro to jest demo i ma być to film pokazowy, wybierzmy łatwy. Nie jest to pełna wersja, więc puszku nie. O, to... Czyli nawiązali do pierwszej części. Daj mi drugą łapę. Nie. No to jest ewidentnie nawiązane do, i zresztą, czyli tak jakby to był ten sam bohater. Na szczęście już się skończył. Ale co się skończył? Sen? Dzień dobry, synu. Jak się spało? Och, nawet nie pytaj. Znów miałeś koszmary? Podaj mi proszę moje ulubione słodycze. Podajże. Bo nie da. A niech to. Coś nie tak, skarbie? Nie powinieneś tak mówić do swojej matki. Ale ona dosłownie jest maziowca, popatrz. Ludzie zmieniają się na przestrzeni lat. Ale to nie jest to, co jest teraz istotne. To, co jest. To nie dzieje się naprawdę. W prawdziwym życiu nigdy się nie spotkaliśmy. Ale tato, nie, nic nie rozumiem. Tato, sądzisz, że jestem twoim ojcem? Co zrobisz z moimi rodzicami, draniu? A co mi zrobisz, co? Dam ci w ryj. Ach tak. Nie przestraszysz mnie swoimi sztuczkami. Pobiję każdego, kto będzie groził mojej rodzinie. W sensie wszystkich? Dalej, synu. Walnij mnie w głowę, to rozkaz. Co? Się tutaj dzieje. Ha, bierz jak baba. Pokażę ci, jak powinno się walczyć. Pamiętam to miejsce, śniło mi się to. Są takie chwile w życiu, że wszystko jednej walki, ale walka, która chce czekać się, nie jest taka, którą można wygrać. Nie, tu ani nawet wielkim łomem, synu, tato. Obawiam się, że bez ciebie nie dam rady. Ale musisz. Proszę, nie zostawiaj mnie. Znajdź mnie w górnym... Prolog. Na głęboką wodę. Od razu mogę być tak. Na dzień dobry. Co za zwariowany sen. Dobra, ale na dzień dobry. Czas na poranne ćwiczenie. Dzień dobry, moja stara. Dobry. Dobra, mato. Dobra, okej. Okay. On nawiązał do maty. Ciur z tym. Może, nie wiem, czy tu w ogóle idzie czas, bo
W pierwszej części był ten zegar, tu zegara nie widać. Nie wiem, ale nawiązując już do tego, że nawiązali do jedynki, to nawiązali aż tak skutecznie. I to nie chodzi mi o to, że nawiązali już tą historią całą z tym puszkiem i tak dalej. Chodzi mi o kota. Że nawiązali że te dialogi tak szybko znikają, że ich się nie da rady tak szybko przeczytać. Znaczy, może są ludzie, którzy potrafią popatrzeć i tak dalej. Ja też szybko czytam i szybko mówię nieraz na swoich chwilach, ale jeżeli ja jestem w połowie zdania i tam do końca mam 3-4 wyrazy i mi cały dialog znika, to dla mnie to jest za szybko. Więc już można powiedzieć na sam fakt, troszkę to mnie odrzuca. Nie wiem, jak będzie dalej, ale dobra, podejdźmy do tej maty. Dobra, coś trenujemy. Dzień dobry, panie Spencer, czas na śniadanie. Nieprawidłowe żądanie? Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Spróbujmy jeszcze raz. Nieprawidłowe żądanie, brak dostępnego jedzenia. Może coś się zacięło. No dalej, panie Spencer, nie bądź taki. Nieprawidłowe żądanie, brak dostępnego jedzenia. Potrzebny jest tu bardziej ktoś kompetentny. Mamo. A jest jakaś matka. Obudź się. Jestem głodny. To użyj dozownika jedzenia. Próbowałem mówić, tylko brak dostępnego jedzenia. Może trzeba wezwać mechanika. Pewnie zdziwiłby się, że w ogóle mieliśmy do niego dostęp. Chcesz powiedzieć, że przez cały czas kradliśmy jedzenie? Oczywiście, że nie, synku. Och. Po prostu za nie nie płaciliśmy. Na tym właśnie polega kradzież. Czego ty ode mnie chcesz? Jestem jedną schorowaną kobietą. Znowu to samo. Najlepsze lata życia zmarnowałam dla mężczyzny, który... Mamo. Porzucił mnie, gdy byłam w ciąży. Nie będę kolejny raz tego słuchał, pójdę spytać Henry'ego. Rany. Bez słowa wyjaśnienia, zupełnie sama cię wychowałam. Najlepiej jak mogłam. Może nie zawsze całkiem zgodnie z... Każda szanująca się matka zrobiłaby to samo. Dobra, mamy pierwszą opcję. O, widzę, że mapa się zmieniła całkowicie. Dobra, jak tu się teraz podróżuje, bo... Właśnie, czekajcie, wyjście, nie, mogę zrobić tak. Henry. Gdzie może być... Aha, dom Henry'ego, dobra, aha. Czyli trzeba było kliknąć na Henry. Cześć, Henry. O, mój ulubiony sąsiad, co tam? Wpadłeś obejrzeć ze mną kolejny stary film?
Właściwie to mam problem. Co się stało? Nasz dozownik jedzenia przestał działać. Próbowałeś go walnąć? Został wyłączony. Okazuje się, że przez cały ten czas kradliśmy jedzenie. Niedobrze, ale to przecież nie twoja wina. Ale co my teraz będziemy jeść? Wiesz co, możesz po prostu kupić coś do jedzenia w sklepie. Ale sklep jest poza naszą dzielnicą. Mama nigdy mi nie pozwoli tam iść. Z całym szacunkiem dla twojej mamy, ale jesteś już w takim wieku, że powinieneś radzić sobie sam. No, ale ona nie będzie miała nic przeciwko temu, żebyś poszedł kupić hamburgera swojemu ulubionemu sąsiadowi. W sumie masz za to, co ci zostanie, kup sobie jakieś śniadanie. Ale ten sklep jest bardzo blisko. Czas dorosnąć, dzieciaku. Gdzie nas znowu wysyłają? Aha, tutaj. Sklep Apple. Czyli tutaj się nie zmieniło nic. Co prawda grafika jest lepsza. A i nawet Apple można powiedzieć, że wygląda podobnie. Jesteś głową w słoiku? Gadająca głowa? Haha, nie da się ukryć, przyjacielu. Jesteś bardzo spostrzegawczy. W czym mogę ci pomóc? Ale czemu? Zamierzałem kupić sobie ciało młodego atlety, więc sprzedałem moje stare ciało, ale zanim mogłem kupić nowe, przyszedł kryzys ekonomiczny. Ta cholerna maść. Był kryzys na rynku jedzenia i teraz muszę tak wyglądać. Dobra, kup. W porządku, kolego. Naciśnij zielony przycisk, by kupić to, czego potrzebujesz. Wiem, że dasz radę. W końcu jakoś udało ci się kupić tę grę. Chyba, że masz ją z torrentów, oczywiście. Co jest, no wiesz, nielegalne. Wiem. Tylko ile my mamy zestaw do gotowania? Dobra, muszę mu kupić burgera. Tylko ja nie wiem w sumie, ile my mamy kasy. Weźmy to i weźmy to. Zanieś Henrymu burgera. Pokaż swój chip, by zatwierdzić płatność. Jaki chip? Twój chip PDC, oczywiście. Nie mam czegoś takiego. Nonsens, wszyscy obywatele tego miasta je mają. Pokaż mi go, proszę. Co tam, Apu? O, dzień dobry, panie mały Bobo. Przyszedł pan znów mnie okraść? Tak, otwieraj kasę. Napadł na sklep. Nie pozwolę na to. Uratuję cię chodzący słoiku kiszonych ogórków. Co? Powiedziałem, że... Słyszeliśmy, co powiedziałeś. Słyszeliśmy, co ty na to, byś wziął ten batonik i się odczepił. Bo jestem, bo... Zaraz. To Slickers? Super. Jesteś pewien, że chcesz mi go po prostu tak oddać? Pewnie, weź go, obrobię ten sklep i wezmę ich sobie więcej. O, to naprawdę miłe z twojej strony. Dzięki. Przepraszam, że przeszkadzałem, ale czy możemy wrócić do napadu? A prawie zapomniałem, szykuj się do walki, ten życzliwy draniu. Aha, czyli tu jest nasza pierwsza. Możesz umieszczać umiejętności przeznaczonych na nie w miejsce, to już wiemy z pierwszej części. W każdym rzędzie znajduje się inny typ umiejętności. Ok, użyjmy umiejętności ataku. Wybierzmy jedną z dostępnych umiejętności. Kopnięcie. A tu jest co? Dobra, musi być kopnięcie chyba. Im więcej wybierzesz umiejętności, tym więcej aktywujesz talentów szkoły. Dobra. Brak ataku. Po mi fazę ataku i odzyskaj energię. Ok. A niech będzie tak. Wciąż czujesz te emocje. Efekty jakieś, nie. Aha,
Akrobata zmniejsza obrażenia od bycia przewróconym. Pobudzenie, podniesienie się po byciu przewróconym, przywracanie więcej energii. Czy da się radę to wyłączyć? Dobra, czy tak? Czy da się, można to wyłączyć w jakiś, nie wiem. Szczerze jestem zielony. O, stać, by agresywne gadatki. Ale on, ani słowo, prawo pięści, obaj idziecie na komendę policji. Dzięki, że mi nie wydajesz, stary. To by mi zabrało tonę PDC. Śmierć konfidentom. Okej. Ale nadal chcę ci podziękować. Jeśli potrzebujesz pracy, wpadnij na farmę mazi. A teraz powiedz, no co zrobiłeś ze swoim chipem PDC? Nigdy żadnego nie miałem. Nie wiem nawet, co to jest PDC. Jak to w ogóle możliwe? No, mama nie pozwalała mi chodzić z domu, więc jaka szkoda. Twojemu tacie by się to nie spodobało. Znał pan mojego ojca? Mama nigdy nic o nim nie powiedziała. Był wojownikiem, jednym z najlepszych. Wszystko inne na jego temat jest ściśle tajne. Muszę to wiedzieć, panie sierżancie, to bardzo ważne. By zyskać dostęp do tych informacji, muszę zostać policjantem. Okej, w takim razie zostanę policjantem. Nie tak szybko. Najpierw musisz zdobyć 2000 PDC i nauczyć się wszystkich praw. Zostanie gliną, to brzmi naprawdę super. A jeśli chodzi o tę bójkę w sklepie Apu, nie zostaniesz ukarany. Super. Ale nie wypuszczę cię z komendy, dopóki nie włożymy ci do głowy chipa. Ale skąd mam wiedzieć, że to nie będzie służyło do kontrolowania mnie? Rany, co za facet. Dokładnie do tego to służy, ale to dla twojego dobra, posłuchaj. PDC to punkty dobrego człowieka. Im więcej się ich ma, tym lepszym się jest. Gdy będziesz miał ich ponad 9000, oficjalnie staniesz się dobrym człowiekiem. Wtedy dostaniesz się do górnego miasta, gdzie spełnią się wszystkie twoje marzenia. Jak mogę je zdobywać? Zazwyczaj ludzie otrzymują PDC za osiągnięcia na polu nauki, sztuki. Na przykład zwycięstwa w turnieju sztuki walk. Tak, w twoim przypadku to zapewne najlepszy pomysł. Teraz uczynimy cię prawdziwym członkiem naszego wspaniałego społeczeństwa. Wygląda na to, że ta walka dała cię kość. Powinieneś to zjeść. Jakiś miły przestępca dał mi batonika. To go zjedz. Pamiętam, gdy jeszcze mogłem jeść. Och, ten pyszny nugat. Hej, jesteś głodny. Zajrzyj do swojej multikarty. Może jest tam coś jadalnego. Gdzie to mam zajrzeć? Tu? No jest batonik. I co? Nie mam pycha, tylko nie przesadzaj z tymi przekąskami. Chyba nie chcę zdenerwować mamy. A, i jeszcze jedno. Każdy zawodnik powinien odwiedzić siłownię Silvera. To najlepsze miejsce na treningi. Okej, ale najpierw muszę pogadać z mamą. Zapisz się na siłownię cel. Gdzie jest siłownia? Czekajcie, bo teraz tak, tu mi pokazuje stary dom.
Aha, czyli teraz już gdzieś ty był, ja się tu zamartwiałam. Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy o moim ojcu? Słucham? Nie waż się mówić do mnie w ten sposób, młody człowieku. Proszę, wyjaśnij mi to, czy on zaginął? Cóż, twój ojciec był wojownikiem, najlepszym z najlepszych, może troszkę za dobrym. Tuż po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zgłosił się do największego turnieju na świecie. Próbowałam powiedzieć, ale on w ogóle nie słuchał. Później Adri, muszę się skupić. Wygrał oczywiście, a potem zniknął. Czy sam odszedł? A może został zamordowany? Nie mam pojęcia. Nie robi mi to różnicy. Nigdy mu na nas nie zależało, więc czemu miałoby zależeć na nim? A teraz mów, gdzieś ty był. Byłem na posterunku policji. Wiedzą coś o moim ojcu. Nie to, co ty, i chcą mnie zatrudnić. Ale oni ciągle tylko biją się ze sobą nawzajem i z obywatelami miasta. Patrz, przez to sam się prosisz o śniaki i wstrząs mózgu. Co innego mogę zrobić? Zostać naukowcem? Jeśli to miasto żyje prawem pięści, to stanę się najlepszym, tak jak mój ojciec. Pięściarnikiem, pięściakiem. Tak czy inaczej, zostanę wybitnym wojownikiem, jak mój ojciec. Koniec tematu. Co? Ale? Żadnych ale. Zbyt długo mnie ograniczałaś. A teraz już czas na mnie. Mam rozmowę o pracę. Rozdział pierwszy. Życie w wielkim mieście. Jak widzieliście, tam troszkę jadłeś już coś? Tam trochę. Nie, nadal jest głodny. To lepiej zjedz coś przed wyjściem, mój mały wojowniku. Ok, mamy lodówkę, zestaw do gotowania. Chcesz coś smacznego, to sam sobie ugotuj. Tu masz podane, ile zajmie to czasu. O! Teraz jesteś gotów podbić świat. Otwórz swoją multikartę. Sprawdzimy drzewko fabuły. Możesz przynieść Henrymu burgera, o którego prosił. Albo przynieś, albo porozmawiaj z mamem Bobo o pracy na farmie. A to jest, aha. Albo przynieś siłownię, a czekajcie, a to jest co? To ja bym zaniósł może Henrymu. Siłownia nie, gdzie był sklep? Dom Henrygo. Czekajcie. Gdzie jest? Aha, dobra. Apu, jego sklep. Nie, czekajcie. Zanieś Henrymu. Okej. To trochę skomplikowali. Farma Bobo. Silvera. Dobra. 2 dolary, ale my i tak nie dochodzimy na nogach, to jest blisko. Cześć, Henry.
masz swojego burgera, przepraszam, że to tyle trwało. Dzięki, co się stało? Tak by mnie aresztowali. Wow, nic nie jest? Nie, właściwie to zaoferowali mi pracę i szansę, by odkryć, co się stało z moim ojcem. Mówiłem ci, dzieciaku, a te pieniądze, które mi dałeś? Nie musisz mi oddawać. Zrobiłem, co mogłem. Reszta jest w twoich rękach. Łapiesz? To gra słów. Bo reszta może znaczyć jednocześnie. Oglądasz za dużo kiczowatych filmów, Henry. Swoją drogą, może chcesz coś ze mną obejrzeć, jak na starych dobrych czasów. Co dokładnie? Stary film akcji z lat 80. Dajmy brzmi spodobać się. Dziewięćdziesiąt ekscytujących minut, coś tam. Kurcz, to było super. Tak. Nie ma to jak stare, dobre filmy akcji, wychowałem się na nich. Przyszedłem tu jeść lody i skopać wam tyłki. A lody już mi się skończyły. A potem koksu skopał im tyłki. Początek też był super. Właśnie, przeszedłeś nad sztangą, dalej nie pójdziesz. Nigdy nie przechodź nad sztangą, nigdy nie przechodź nad sztangą. Wow, to był świetny film. Patrz, dostajesz trochę punktów tradycyjnego szacunku. Sprawdzimy, co możemy z nim zrobić. Nie wiem, co możemy z nim zrobić. No, znając życie, to jest dzięki tradycyjnemu szacunkowi, czyli w skrócie, bo to jest TS, można odblokować talenty z filmu. Kieszeń na sztangę, bieg ze sztangą, podstawy. Talenty sprawiają, że wyglądasz czadowo, gdy walczysz. Wybierz talent, który uważasz za lepszy od pozostałych. Kieszeń nad sztangą, gdzie on trzymał tę sztangę, pozwala mieć więcej przedmiotów w ekwipunku. Widzę, już podeszli bardziej survivalowo. Ekwipunek. Bieg ze sztangą. Podnoszenie ciężarów wzmacnia nogi. Zwiększa prędkość, poruszanie się po mieście. Podstawy. Znajomość podstaw jest konieczna nawet do prawidłowego robienia pompek. Zwiększa skuteczność pompek robionych na rywalie. Czyli od razu mogę powiedzieć, to będzie taka recenzja tej gry, że już teraz rozdzielili w ogóle. Jak tam na przykład w jedynce był ekwipunek, tak teraz już będzie ekwipunek rozdzielony w drzewkach. Bo na przykład prędkość i ćwiczenia były, teraz dodali po prostu ekwipunek. Chcesz mieć większy ekwipunek? Wykup sobie to miejsce w drzewku. Umiejętności za punkty, które tam uzyskasz za walkę i tak dalej. Czy to jest fajne? Nie wiem. Myślę, że jak pogram całe demo, to zrobię recenzję na moim kanale. Zresztą to będzie też recenzja i Punch Cluba, i
Graveyard Keepera, jaką można być takich standardowych gier tego studia? Zobaczmy jeszcze. Ale jest taki pomysł. Dobra, no to w sumie no coś muszę wybrać. Nie no, ja bym szedł w siłę. Chodzi o to, że na razie mi to poruszanie po mieście, świetnie się bawiliśmy, co sąsiedzie. Jeśli chciałbyś jeszcze coś ze mną obejrzeć, pamiętał, że Apu ma jakieś stare kasety. Mam nadzieję, że nie są mu teraz potrzebne. Czy mógłbyś je przynieść? Okej, zapytam go o nie. Nowy cel, zdobądź od Apu kasetę. Tylko teraz tak, tu... Gdzie jest... Czekajcie. Jest sklep Apple. O, to nasz młody wojownik. Jak tam twoje starcie z prawem? Chyba dobrze. Mam teraz już ci... PDC. Popatrzmy, faktycznie chcesz coś kupić? Prawdę mówiąc, to tak się zastanawiałem. Ostatnio się obroniłem tu sklep. Ach, przysługa za przysługę, oczywiście. Czyli dasz mi zniżkę? Co? Jestem taki biedny, że nie mam nawet pieniędzy na ciało, żadnych zniżek. Och, ale znam faceta, który zna faceta, który da, pewnie da ci pracę. W pizzerii? Zawsze chciałem pracować w pizzerii. Nie, pizzerie już nie istnieją. Cholerna maś. Pracę przy robieniu makaronu. Idź na ulicę przy klubie i powiedz, że przysłał ci Apu. Dobrze, chcesz coś kupić? Zapytaj o kasetę. A masz jakieś stare kasety? Kasety? Tak. Takie czarne, plastikowe, gdzie kiedyś używali ich do oglądania filmu. Tak, pamiętam coś takiego. Mam je gdzieś zresztą w niepotrzebnych sieci. To skoro ich nie potrzebujesz? Tak. Mógłbym je sobie wziąć? Oczywiście, to będzie kosztować 100 dolarów. Co? Właśnie powiedziałeś, że to niepotrzebne śmieci. To były niepotrzebne śmieci, zanim je chciałeś, teraz są towary. No, no właśnie, to jest właśnie metamorfoza naszego świata. Nieważne, nie potrzebuję ich. I tak nie zamierzałem żyć. Kogo ty oszukujesz? Cena za kasetę to 100 dolarów. Ani centa mniej. Ile my mamy? 40. I to nie kupię. Wejdź. Dobrze, moi mili. To jest pierwszy odcinek. Nie wiem, jak zachowa się drugi odcinek, jak jest tutaj z zapisaniem gier i tak dalej. Gry. Cóż mogę powiedzieć? Takie krótkie podsumowanie po pierwszym odcinku. Na pewno lepsza grafika. Fajna historia z tym wprowadzeniem, z tą matką, z tym wszystkim, co tam się działo. Ale szczerze powiedziawszy, jeżeli popatrzyłem na drzewko rozwoju, to bardziej mi się podobała w jedynce. Nie wiem, czy wam się spodoba. Na razie nie oceniam gry.
Jest spoko. Wiadomo, to jest tylko demo. Nie poznaliśmy całej historii i tak dalej, tak jak poznajemy teraz u mnie na kanale w części pierwszej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy mnie to tak skusi, żebym kupił wersję pełną, bo ogrywam jedynkę i szczerze to nie jest tak, że ja siadam do komputera po prostu z niechcenia. Akurat tamta historia mnie ciekawi. Tylko że samo dojście do fabuły mnie wkurza. Bo czasem na przykład długo sprawia, żebyś musiał odgadnąć jakąś statystykę czy coś, żebyś na przykład lepiej się bił i tak dalej. Może wy po tym nie widzicie. Ja na przykład tam przewiduję na przykład, co gościu robi i tak dalej, czym walczy i tak dalej. Ale to naprawdę długo schodzi. Więc jeżeli tak będzie w dwójce, no minuta ciszy, nie wiem, no musiała być naprawdę dobra historia. Nie wiem, jaka jest w jedynce, bo jeszcze nie skończyłem gry. Mam tam już paręnaście odcinków bodajże. Zresztą, kto nie widział, to zapraszam. Trudno mi jest powiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze zrobię drugi odcinek. I zobaczymy wtedy, może więcej. Trzymajcie się, cześć.